Tym razem do naszej redakcji przyjechało BMW serii 2 w odmianie Gran Coupé. Pod maską mamy 2-litrowego diesla o mocy 190 koni mechanicznych. Tempomat ustawiłem na 92 km na godzinę, co na urządzeniu pomiarowym Q-Star zdaje równą 90. I na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 2,8. I na koniec pomiaru średnie spalanie przy 90 wyniosło 3,1. Tym razem tempomat ustawiony mamy na 143 km na godzinę, co na urządzeniu pomiarowym Q-Star zdaje równą 140. Na obrotomierzu widzimy około 2050 obrotów na minutę i po przejechaniu już ponad 13 km, czyli tak naprawdę na koniec pomiaru, bo na początku miałem drobne problemy techniczne, nie udało mi się tego nagrać, średnie spalanie wynosi 5,4. Spalanie na zimnym silniku. Po pierwszym kilometrze 10,5, po 2 kilometrach 8,4 i po 3 kilometrach 7,7.